Hej wszystkim! Witamy się z Wami serdecznie na naszym kanale! A co Ty mówisz tak samo jak ja? Słuchajcie, ja mam jeszcze trochę wilgotne włosy, ale Oliwia już się nie mogła doczekać, kiedy zaczniemy nagrywać. No więc nagrywamy! Jak zapewne znacie, to jest Jenga, ale będziemy w nią grać nie tak standardowo, tylko troszeczkę inaczej, bo będzie pytanie kontra wyzwanie. Jest tutaj 57 takich klocków i na każdym z tych klocków jest zapisany numerek. Czyli jak na przykład wyjmiesz klocek, tak, i będzie tam numerek, to mama sprawdzi, co on oznacza, co musisz zrobić, albo na jakie pytanie musisz odpowiedzieć. I oczywiście jak runie wieża, to już koniec naszego wyzwania i przegrany zabiera drugą osobę do cukierni. Okej? Okej. No to podawaj rączkę, jesteśmy umówione, także zaczynamy. Wy koniecznie zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jakie fajne miałyśmy wyzwania. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawiać nam łapki w górę, bo to jest zawsze dla nas bardzo miłe. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu, bo filmy dodajemy codziennie. No dobra, to ja odpakowuję. Tudum, tudum, tudum. I kręcimy, kręcimy, kręcimy. Jest nasza piękna wieża. Dobra, to teraz papier, kamień, nożyce. Kto pierwszy zaczyna? Nie tak szybko. Papier, kamień, nożyce. Pojedziemy za granicę. Raz, dwa, trzy. O nie, to jeszcze raz, szybko. Papier, kamień, nożyce. Pojedziemy za granicę. Raz, dwa, trzy. Nie, dobra, jeszcze raz. Papier, kamień, nożyce. Pojedziemy za granicę. Raz, dwa, trzy. Zmieniłaś! I co teraz? I kto teraz pierwszy? Ja już nie wiem. Ja. Dobra, niech będzie, że ty. Okej. No, ostrożnie, ostrożnie, ale jestem ciekawa. Co to będzie? Jaki masz numerek? Już patrzę, 50. I 50 to jest! Powiedz trzy razy stół z powyłamywanymi nogami. Próbuj! Głośno! Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. I ostatni raz? Z powyłamywanymi. Próbuj! Dokończ! Nie. Musisz szybko, ostatni raz. Stół z powyłamywanymi. Dam radę. Dobra, okej, okay, było dobrze. Nie martw się. No to teraz moja kolej. Dobra, ja bym bardzo chciała mieć wyzwanie. 49. Puknij się w głowę. No to dobra, pukam się w głowę. Okej, okay, twoja kolej. A jak ja bym miała to wyzwanie, to bym tak się puknęła. Dawaj. O, wychodzi. Mamy to. 3. 34. Już ci mówię, co musisz zrobić. Udawaj, że jesteś świnką. No, bardzo ładnie. Umiem świnką być. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie ci to wyszło. Ty może. Okej. 15. Mhm. Czy odważyłabyś się wsiąść na diabelski młyn? No nie, nie chciałabym. Ja też nie. Okej. Pewnie słyszycie motor, bo mamy otwarte okno. I ty masz 50. I 50 oznacza, już ci mówię, zjedz łyżeczkę cukru, a potem wypij łyżeczkę soku z cytryny. To ja lecę szybko do kuchni i wszystko ci przygotuję. Jesteśmy z powrotem. Naszykowałam Oliwii w takich, o, w takich pojemniczkach od syropu i zaczynasz od cukru. Dobrze.
Trzymamy za Ciebie kciuki. A może ja w tym czasie powiem, że jeżeli macie ochotę coś wysłać do Oliwii, to tutaj gdzieś Wam wkleimy dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, po prostu wpiszcie swój, a nam przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczka. I koniecznie dajcie znać, czy możemy taką paczkę pokazać na filmie. Jak? Dobre? Mhm. Oliwia w sumie to lubi pić taki sok kwaśny, więc na pewno będzie jej smakowało, ok? Mhm. Najgorzej chyba z tym cukrem? Mhm. Nie? Najlepiej z cukrem. Dobrze, że to trafiło na Ciebie, nie na mnie. To Ty sobie pomalutku tam jedz to, co masz tam jeść i pij, a ja mam 45. Mhm. I mam policz do 5 w innym języku. No to może po niemiecku. Eins, zwei, drei, vier, fünf. A ty byś pewnie policzyła po angielsku. O, bardzo dobrze. To czekaj, ja mogę złapać drugiej? Nie. 53! A 53? Przełknij głośno ślinę. Uwaga. Tak. Było słychać. Przynajmniej ja słyszałam. Super. Ja mam 20. Wolisz czapkę latem czy sandałki zimą? Co by tu wybrać? Nosić czapkę latem, jak jest gorąco, czy sandałki zimą? Jednak myślę, że czapkę latem. Najwyżej bym się gdzieś schroniła w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu, a sandałki zimą pewnie bym sobie odmroziła stopy. Teraz ty. Dobra. Tylko pomału, żeby się nie... Dobrze, dobrze, dobrze. Złapię się drugą. Dobrze, złapię. Ty masz piąteczkę, czyli jakieś będzie pytanie. Kim byś wolała zostać? Gargamelem czy Muminkiem? Muminkiem. Ja też. Aha, zdecydowanie. Dobra. To teraz ja. O! 40! Już. Napisz lewą ręką swoje imię. To muszę iść po kartkę. O, jesteśmy praworęczne, nie? Nie jest tak źle, każdy się odczyta. Tudum, zaliczone. 22. Ile kolorów ma tęcza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, dobrze. A ja mam 6. Jaki masz dzisiaj humor? Pozytywny mamy humor. Ja przynajmniej. A ty? Ja też pozytywny. To dawaj. Ciężko. O, no dobrze. 51. Nadmuchaj balona i go puść. Czyli musisz troszkę nadmuchać i wypuścić, żeby tak leciał. Tylko gorzej, jak tam trafi w naszą wieżę. Dobra, ja Oliwii nadmuchałam balona, bo ona sobie tak z tym średnio daje radę. No to chronię wieżę, a ty puszczasz. Zrobię nam! O, ten całkiem ładnie wyszedł. 31. Krzyknij przez okno, jestem Pokemonem. Nie, tylko nie to! Dobra, idę. Jestem Pokemonem! Jezu, kochana. A pani tam jakaś była, czy nie? Wiesz co, nie, nie było nikogo na szczęście, ale i tak pewnie ktoś nie słyszał. Teraz ty. Bo już kiedyś robiłyśmy jakiś challenge, nie? I było coś w tym stylu, że też miałam coś krzyknąć przez okno, ale wtedy szła jakaś pani i się na mnie dziwnie patrzyła. 4! Masz jakieś pytanie? Mhm. Co byś wybrała? Spędzenie nocy samemu w domu, czy zjedzenie robala? Co byś wolała? Zostać sama w domu, czy zjeść robaka?
ma w domu nos. Też tak myślę. Dobra. Pewnie byś się bała, ale dałabyś radę. Pomoże to. 38. Powiedz Jola, lojalna, lojalna Jola. To może też powiem 3 razy, to wtedy jest trudne. Jola, lojalna, lojalna Jola. Jola, lojalna, lojalna Jola. Jola, lojalna, lojalna Jola. Spróbujcie sami w domu, naprawdę to jest mega trudne. I teraz już się robi niebezpiecznie, w każdej chwili nasza wieża może runąć. Może tu gdzieś spróbuj takiego na przykład? Wow, dobra, 21. Twoja ulubiona bajka? Świnka Peppa, jakieś tam dla maluszków. Dla maluszków lubisz bajki? No. O kurczę, teraz o. Jak Bing i jak Peppa. Ja mam 18. Powiedz jedną wadę tej drugiej osoby, czyli muszę powiedzieć twoją wadę. A wiesz, co to jest wada? Coś złego. Coś negatywnego. Muszę powiedzieć o tej drugiej osobie. Myślę, że twoją wadą jest to, że boisz się owadów. Prawda? Jak coś przeleci, to zaraz panikujesz. 3. Jakie masz drugie imię? Masz jakieś drugie imię? Nie. Masz tylko jedno imię. Kurczę. A może to 48. Stryknij drugą osobę. No miało nie boleć, tylko miałam stryknąć. Dobra, dawaj. Zostaw już tego balona. Czas na balona już minął. I tak już... 26. Nie no. Wsadź rękę do zimnej wody. Idę po lodowatą wodę. Wsadzę kostki lodu. Ale masz minę. Co, dobrze czy nie? Dobrze. Dasz radę. Radę. Kiedyś musiałaś nogi wsadzić do zimnej wody. Do takiej lodowatej, pamiętasz? No. Przyszłaś? Tak, przyniosłam ci ręcznik, możesz zaczynać. Która rączka? Tak. Dobra, całą. Bardzo zimne? Nie? W ogóle mi nie jest lodowato. Co tu wybrać? O, mam 55! Ciekawe, komu równie wierzę, bo wygląda, wiesz jak? Jak? Jak nadgryziona kukurydza. Dobra, polisz swój łokieć. Nie da się. Zobacz. Kiedyś testowałam. Nie da się. Ja pomogę. No prawie, dobra. Pomogę. Teraz ty. Ten może spróbuj. Też nie idzie. A na przykład ten z góry. Troszeczkę idzie. Ja cię, udało się. 56 masz? Aha, przymruż jedno oko i powiedz: jestem piratem. Jestem piratem. A pokaż do kamery, jak mrużysz. Jestem piratem. To nie było takie trudne. Nie było. A co tu teraz wziąć? Jej, to zaraz mnie. O. Jak ja to wyjmę do końca, to na pewno to spadnie. Ja nie chcę przegrać. O, mam 39. Chyba trzymuję tą naszą wieżę. Wypisz sok z cytryny. Nie jest tak źle, jak myślałam. Mieliśmy bardzo małą cytrynę i wyszło tylko tyle soku. Ale naprawdę, wycisnęłam całą cytrynę. Muszę. To jest naprawdę kwaśne, o fuj. Którego tu by wyjąć? O kurczę. Nie wiem, czy jeszcze jakiegoś się da. Może spróbuj tego. Jak runie, to trudno. 33. O fuj. Ach. Może będę zdrowsza, co? No może. Będziesz zdrowsza. Wetknij palec do ucha. O nie, chyba przegram.
da się inaczej. No, wyciągaj! 27! Przegrałam! Wygrałam! A 27, co tu jest? Powiedz jedno polskie przysłowie. Znasz jakieś? Czy nie znasz? Znam. Jakie znasz? Powiedzmy je razem. Oliwia często je mówi. Jak się człowiek spieszy? To się diabeł cieszy. Tak, i to już jest koniec naszego challenge'u. Chyba, że Oliwio, chcesz sobie zrobić dalsze wyzwania tak po prostu. Dalsze wyzwania po prostu. Po prostu? No to losuj. To może jeszcze będzie coś śmiesznego. Ja podniosę te, co upadły i wybieraj. Zobaczymy. Na co trafi? 43? Dobra, już ci czytam, co to jest. 43. Gilgocz drugą osobę i licz do 10. O nie! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jakby to trafiło na ciebie, to Oliwia nie ma łaskotek. No. Dobra, to ja też mam jeszcze losować? No. To nasz challenge trwa? Nie wiem, 52 wzięłam, dobra. Powiedz, jestem taka śliczna, egzotyczna. I jestem taka śliczna, egzotyczna. Dobra. Dobra. 28. To już teraz tak szybko. Jaka jest twoja najlepsza forma relaksu? Jak się najlepiej relaksujesz? Jak co robisz? Przy bajkach, jak leżę. Dobra, to ja mam 42. Powiedz drugiej osobie, jesteś brzydka. Jesteś brzydka. Ja mam. Jesteś brzydka. Ale to nie jest prawda. To tylko do challenge'u. Dobra. 36 oznacza... Psikaj się wszystkimi perfumami. Nie, tego nie będziemy teraz robić, bo zaraz muszę cię zabrać do cukierni. I będzie te wszystkie zapachy... Nie no, wszystkimi z domu nie, już nie psikaj, dobra? Bo zaraz naprawdę wychodzimy. Siadaj. No co ty, fu, wszyscy by od ciebie to czuli. Ja mam 30. Zrób drugiej osobie tatuaż mazakiem. Biegnę do ciebie, tu ci zrobię serducho. Ale masz dziarę. Proszę bardzo, ślicznie. To teraz ty coś losujesz. A ja jeszcze znalazłam jeden klocek. O, 9! Ty masz 9 i musisz powiedzieć, czy wolałabyś słonia w karafce, czy świnie na łańcuchu? Świnie na łańcuchu. Okej. Okay. To czekaj, tę 9 odkładamy, żeby się nie pomyliło. Ja mam 47. Powiedz piskliwym głosem pomidor. Pomidor! Pomidor! Dobra, to szybciutko, losuj. Zobaczymy, co jest dalej. Nie widzę. Za szybko mi machasz. 41. Zrób 3 przysiady. No to jedziesz. Chodź tutaj, żeby cię było widać. Tu. Może bokiem. 1, 2, 3. Dobra, jest okej. To teraz ja. 32. Polisz drugiej osobie nos. Ble, muszę ci nos polizać. Dawaj, do Hana. Okropne. Teraz ty. 12. I 12 to jest jakieś pytanie. Co byś zrobiła, gdybyś spotkała szczura? Uciekłabym. Uciekłabyś? No. Pewnie byś krzyczała. Uciekłabym. Tak szybko, jak moja ręka. Dobra, 57. Co? Zrób kanapkę z herbatą. Zrobiłam kanapkę, proszę, możesz ją zjeść. Kanapkę z herbatą. Dobra, losuj. Twoja kolej. 8, dobrze. Po co komu pies? Musisz odpowiedzieć na to pytanie. Po co komu pies? Nie. Na przykład, żeby mieć przyjaciela, tak? Żeby mieć przyjaciela, żeby z nim wychodzić na spacer. To ja mam 46, wypowiedz swoje imię poważnym głosem. Karolina. Dobra, teraz ty. Ja może... Obrócę numerki. 44 jest dla ciebie. Przeliteruj swoje imię od tyłu. Uuu, to czekaj, napiszę twoje imię, tak?
i musisz czytać literki od tyłu. A, I, W, I, L, O. Tak. A i Wilo. Dobra, to mamy. Super ci poszło, to teraz. Teraz ja. I co by tu wybrać? Może 37. Spróbuj polizać nos. No nie, znowu mam coś lizać. Ale nie twój, tylko swój. Ja nie umiem. A ty umiesz? Ja może wybiera sobie 7. Proszę bardzo. 7 oznacza... Poczekaj, bo mnie tymi rogami kujesz. Co byś zjadła, tarantulę czy węża? Tarantulę. Tarantulę? No, jedno i drugie jest ohydne, nie? To teraz ja. Nie wiem, może to 25. Zjedz 3 chrupki jak piesek. No to zaczynam. Kwaśne? Super. A pokaż? Ja mam zjeść. No dobra, zjedz ty też jedną chrupkę. 14. I 14 to jest... Co myślisz o UFO? Jest czy nie ma UFO? Nie. Nawet w kosmosach. Ja też w to nie wierzę. To teraz ja. 35. Załóż na siebie 3 bluzki. Mam to robić, bo już jesteśmy poza challenge'em. No to zaczynam zakładanie. A ty możesz sobie wybierać klocek. Zobaczcie, jest za ciepło. Dziesiąteczka. Mhm. Co robisz? Ja co robię? Mhm. Ja... Nagrywasz challenge. Nagrywam challenge. Grasz w jęgę. Dobra, dobra odpowiedź. Zawsze możesz odpowiedzieć, mrugam oczami. Jakbyś nie widziała kiedyś, dobra. O, no i elegancko, ale dziwnie, jakoś tak dużo mnie. Dobra, 29, zrób głupią minę. Głupia? Dobra, to już nam się kończą powoli. Czy kiedykolwiek mnie okłamałaś? To teraz się przyznawaj. Czy ci się zdarzyło kiedyś mamę okłamać? Chyba nie. Nie przypominasz sobie takiej sytuacji? Dobra, powiedzmy, że ci wierzę. Ja mam 23. Jaką mamy teraz porę roku? Mamy lato, które niestety powoli się kończy. I to smutne jest, nie? Dobra, teraz twoja kolej. 24. Zadzwoń do taty i powiedz, że tęsknisz za nim. No to leć ten, tam jest tablet, z tableta zadzwonisz, dobrze? Dobra. To tata na pewno się ucieszy. Tylko żeby odebrał. Bo tata może być dzisiaj zajęty, prawda? Mhm. Bo tata nasz jest w pracy. Halo? Masz powiedzieć, kocham cię, albo tęskni. Tęskni za tobą. Tęskni za mną? Nie. O matko, ja idę do bądry. Dobra tato, już koniec, rozłączamy się, bo nagrywamy. To teraz ja losuję. 19. Powiedz jedną zaletę o tej drugiej osobie. Wiesz co to jest zaleta? Tato, nie dzwoń. Tato, nie teraz. Poczekajcie chwilę. Tato, nie teraz, bo my nagrywamy. Ale ja nic nie słyszałem. To jeszcze raz niech ci Oliwia powie, co to było. Że tęsknisz. Tęsknię za tobą. A ja też za tobą tęsknię, kochanie. Niedługo będę w domku pewnie. No to buziaki. Buziaki, pa. Dobra, rozłączamy się. Dobra, ja miałam co powiedzieć o tobie zaletę. Jaka jest Oliwii zaleta? Na pewno ładnie maluje i pięknie śpiewa. I widzę, że Oliwia się wzruszyłaś, tak? Bo czasami jak rozmawiasz z tatą, to się wzruszasz.
bo chciałabyś, żeby był w domu już, tak? Jeszcze troszkę. Dobra, teraz ty losuj. Zaraz kończymy i idziemy. 16. Czego bardziej się boisz, duchów czy pająków? Duchów. Duchów. Ja biorę, nie wiem, 17 chwyciłam. Czy chciałabyś być zwierzęciem? Nie. Proszę. Teraz ty. 13. Kogo najbardziej kochasz na świecie? No, zaraz. Ja i mamy. Dobra, dobra. To ja mam dwójkę. Kim wolałabyś się urodzić? Dziewczynką czy chłopcem? Zdecydowanie dziewczynką. I ostatni klocek, 11. Co byś wolała? Spędzić noc pod namiotem czy noc w lesie? Pod namiotem. Ja też. Także teraz zabieramy was do cukierni i zobaczymy, co Oliwia sobie wybierze. I jesteśmy w cukierni. Ja mam lody o smaku mango, a ty jakie? Słone karmele. I dobre? Ja sobie jeszcze wzięłam sernik, którym się na pewno podzielimy. Także to już wszystko na dzisiaj. Dzięki, że z nami byliście. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawiać nam łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał i... Ja jeszcze chcę coś powiedzieć do widzów. No to mów szybciutko. Kocham was. To bardzo miłe. To jeszcze ja dopowiem. Klikajcie w dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa.